Michał, co robisz? Zaraz się oprawię, no właśnie. Michał, samochód myje. Dokładnie. Cześć, dawno mnie nie było. Słuchajcie, my jesteśmy teraz w takiej miejscowości, która nazywa się Kudowa Zdrój, czyli jesteśmy w sumie przy granicy polsko-czeskiej i wybieramy się dzisiaj w pewne fajne miejsce. Ja w ogóle zakochałem się w górach jakiś czas temu i nie mogę teraz bez nich żyć. Są dla mnie jak taka swego rodzaju medytacja, ale po prostu uwielbiam to. Wiem, że dawno mnie nie było z żadnym vlogiem, ale po prostu dużo się pozmieniało i już nie chcę mi się tego tłumaczyć, był o tym film. Ale raz na jakiś czas, jak po prostu mam ochotę i wenę, to coś nagram dla was. Dzisiaj będzie trochę o górach, trochę o przeszczepie włosów, też o przeszczepie dla kobiet. Czy kobiety też mogą przejść przeszczep włosów? Dzisiaj taki spontan, pokażę wam trochę fajnych widoków w górach stołowych i opowiem też o przeszczepie włosów u kobiet. Czy w ogóle one mogą przejść, czy kobiety mogą przejść przeszczep włosów? No bo jak wiecie, głównie przeszczep włosów przechodzą mężczyźni, robią sobie mężczyźni, więc dzisiaj odpowiem na kilka takich pytań, opowiem wam właśnie o tym i do zoba. Ale żeby nie było tak delikatnie, to jeszcze nie koniec, bo idziemy tam. Okej. Okay. No troszkę trzeba się powspinać, ale damy jakoś radę. A więc tak, czy kobiety też mogą zrobić sobie przeszczep włosów? Odpowiedź mi. Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Natomiast problem polega na tym, że no kobiety najczęściej chcą mieć te włosy długie, a przeszczep wykonuje się najwygodniej tym technikom, którzy wykonują ten przeszczep, jeśli włosy są po prostu zgolone. Można zrobić przeszczep bez golenia włosów, natomiast musicie wiedzieć, że to mycie przez 2 tygodnie po przeszczepie wygląda inaczej. No i te włosy długie, które nie były zgolone, no będą od różnych niedomytków, że tak powiem, brudne. Krew, jakaś tam ropka i inne rzeczy. Niestety, ale to musi się wszystko zagoić. Tych włosów nie można tak normalnie myć. I to ma wpływ po prostu na to, że
no higiena będzie troszkę gorsza, że tak powiem zaniedbana. Ale jest to wykonalne. Natomiast ja polecam jednak te włosy ogolić całe. Ja wiem, że to jest ciężko, też mam długie włosy, wiem jak to jest. Ja do włosów podchodzę nie tylko jako fryzjer, ale jako człowiek. Natomiast będzie i wam wygodniej i ten przeszczep będzie lepiej wykonany. No i tak, moi drodzy, zobaczyliście sobie te widoczki różne, możecie pozazdrościć, więc przyjeżdżajcie do Gór Stołowych, do Czech, na Szczelince Wielkie, na Skalne Miasto, Templickie Skały, Templickie, zawsze nie wiem, to się powiem, no nieważne. Jeśli chodzi też o te przeszczepy i takie inne rzeczy, to możecie zaglądać na mojego TikToka Ciaro Hair. I tam dużo też opowiadam o tym wszystkim, więc jeśli nie obserwujecie, to wejdźcie. Możecie też sobie kliknąć mojego TikToka Ciaro Usago. Tam już dawno nic nie było, ale raz na jakiś czas wrzucam coś z jakiejś podróży albo z jakichś tam głupot moich, które wyrabiam czasami. Jeśli macie jakieś pytania a propos przeszczepu dla kobiet czy nie dla kobiet nawet, to piszcie w komentarzu, staram się zawsze odpisać. Jeśli macie też pytania dotyczące obecnego mojego wyjazdu do Czech i na granicę Polski w Góry Stołowe, to też pytajcie, dam wam jakieś wskazówki, jeśli chodzi o noclegi, sregi, miejscówki itp.